Zbliża się wielki post. Czym on jest? Jak go przeżyć, aby był owocnym czasem, czasem nawrócenia, przemiany, czasem zjednoczenia się z Chrystusem? My mamy taką tendencję, aby pewne rzeczy upraszczać, redukować. Bardzo często zdarza się, że kiedy myślimy o poście, to myślimy o diecie, o głodówce, o poście Daniela, o tym, żeby na przykład lepiej później wyglądać, być zdrowszym. Owszem, post od różnych pokarmów jest pewnego rodzaju leczeniem, też dla ciała. Ale wielki post różni się od diet, głodówek, tym, że jest ze względu na Chrystusa. Wielki post to jest spojrzenie na Chrystusa, to jest naśladowanie Go. Wielki post przygotowuje nas do zwycięstwa, do największych świąt, do wielkiej nocy, w której Chrystus. Zwyciężył szatana, zwyciężył piekło i śmierć. Z martwych I żeby uczestniczyć w tym zwycięstwie, potrzeba nam pójść za Chrystusem. A Pan Jezus zaprasza nas na pustynię. Sam był na tej pustyni przez 40 dni i nocy, pościł i walczył ze złym duchem. I w związku z tym środę Popielcową w tym roku będzie bardziej symbolicznie, kiedy kapłan Sypiąc, popiół przypomina nam naszą słabość, kruchość, przygodność, że z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy i wzywa nas, aby to był czas nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dobrze w tym świętym czasie zatrzymać się w ciszy przy słowach Ewangelii. Dobrze jest na przykład umartwiać nasze zmysły nie tylko zmysły smaku. Powonienia, ale też możemy karmić na przykład nasze oczy, naszy, nasz słuch, różnego rodzaju przyjemnościami, jakiś dotyk miły. Może warto zobaczyć, że to jest czas, żeby wejść na jakąś taką wewnętrzną pustynię. Może być pustynia w mieście. Można ograniczyć hałas, ograniczyć różnego rodzaju natłok informacji. Warto jest na rzecz tego wszystkiego. Wprowadzić w swoje życie Słowo Chrystusa. Słowo Chrystusa, które nas przemienia, które ma moc. Pan Jezus przypomina, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych. Kiedy był kuszony, to odpowiadał szatanowi, nie. Bogu będziesz służył, Jemu będziesz oddawał pokłon, nie będziesz wystawiał Go na próbę. I rzeczywiście uczymy się od Chrystusa też tej walki duchowej. Takiej asertywności wobec różnego rodzaju pokus. Po to tylko, żeby być człowiekiem wolnym. Jeżeli człowiek oddaje się pod panowanie Boga, staje się wolny od właśnie różnego rodzaju zniewoleń, uzależnień. Jeżeli Bóg w moim życiu panuje, to również jestem wolny. Kiedy pojawiają się różnego rodzaju uzależnienia. Znaczy, że Bóg jeszcze tam nie zapanował, nie zaprosiliśmy Go. Dlatego też warto tak sobie uświadomić, że czas Wielkiego Postu jest czasem bardzo błogosławionym. Pan Bóg przygotował wiele łask. I w sakramencie pokuty i pojednania, msza święta, Eucharystia, ale też są nabożeństwa, takie jak gorzkie żale, czy też rekolekcje. Warto też w tym świętym czasie... Skorzystać ze Słowa Bożego, które ma moc przemienić moje życie. Są dzisiaj możliwości takie, że na przykład na portalach internetowych można wysłuchać rekolekcji, wysłuchać różnych konferencji. Jest to święty czas zasłuchiwania się w to, co do mnie mówi Bóg, aby za tym Słowem pójść. Czas Wielkiego Postu to czas przygotowania do świąt paschalnych. Pascha znaczy przejście. Pan Jezus przeszedł przez próg śmierci, pokonał śmierć, pokonał tego, który dzierżył władzę nad śmiercią Szatana i wyrwał nas z niebezpieczeństwa piekła, aby nas zaprowadzić do domu Ojca, do Boga Ojca, abyśmy w Jego miłości w Duchu Świętym byli szczęśliwi. I czas wielkiego postu jest właśnie takim czasem przejścia. Zobaczmy, co mamy w naszym życiu grzesznego, gdzie ten grzech potrzebuje. Oddania, rozgrzeszenia i zobaczyć to, co jeszcze nas oddziela od Pana Boga. Gdzie Pan Bóg chce w naszym sercu dokonać pewnego oddzielenia, uwolnienia. Post jest tym lekarstwem dla naszej duszy. Post też powinien być połączony z modlitwą i jałmużną. Jeżeli człowiek pości, a jednocześnie na przykład. Unika ludzi i nie, nie chce z nimi rozmawiać, czy krzyczy na nich, to lepiej, żeby coś zjadł i miał lepszy humor i okazywał serce, okazywał miłość tym, z którymi jest. Bo czas postu to też czas uczenia się, zbliżania do drugiego człowieka, który jest w potrzebie. Jeżeli sobie coś odmawiam, to dlatego, że chcę się tym podzielić z kimś, kto tego nie ma. Wielki post to czas łaski. Jonasz, kiedy szedł przez wielkie miasto Niniwa i wołał jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. A Niniwa odpowiedziała na to słowo nawróceniem, pokutą, modlitwą, prośbą do Boga o przebaczenie za grzechy. To Pan Bóg nie zesłał na tych Niniwitów kary. Również czas Wielkiego Postu dla każdego z nas jest takim czasem łaski, gdzie możemy przeżyć swoje nawrócenie, prośbę do Boga o przebaczenie naszych grzechów, abyśmy mogli być ocaleni z niebezpieczeństwa piekła i pójść do nieba.